Cześć! Ja jestem Grzesik. Ze mną jest... Lipa. Lipa. Jest to kanał Just Freestyle. Dzisiaj mamy dla was 6 sposobów na... Kombo dwutrikowe dla średnio zaawansowanych. No, poprzednie odcinki wam się spodobały. Były to 3 odcinki kombinacji dla osób początkujących. Myślę, że jeśli już opanujecie te triki, możecie śmiało się zabrać za ten odcinek, czyli za kombinacje dwutrikowe dla średnio zaawansowanych. Będą to kreatywne, fajne kombinacje. No i co? Zanim przejdziemy, to mamy tutaj dla was malutką reklamę. Takie koszulki albo bluzy Just Freestyle możecie znaleźć na naszym kapselu. Link jest w opisie. No i co? Zaczynamy? Zaczynamy. Pokażmy te triki. Pierwszą kombinacją będzie Abbas Half oraz Amat Flup Atatw. Wygląda to niezwykle zjawiskowo i bez wątpienia urozmaici to twój zasób trików. By zrobić dobrze tę kombinację, musisz pamiętać, by wybić kółko z Abbasa na tyle wysoko, by mieć czas na wybicie piłki do Atatwa lub Amatwa. Kombinacje te możesz wpleść w niemal każdy trik w trakcie dłuższego komba. A bardzo fajnie wygląda to w mieszance entekowej oraz takimi trikami jak Amatwy, Atatwa, Basy, Krosy. W niemal do wszystkiego możesz to wpleść, więc baw się, twórz! Drugą kombinacją to half hop do hopa. Jeśli potrafisz już grać hopy w taki sposób, że nie sprawiają ci większych problemów, myślę, że ta kombinacja śmiało ci je urozmaici. By zrobić half hopa, musisz machnąć nogą o wiele szybciej i dynamiczniej niż w przypadku zwykłego hopa. Pamiętaj, że musisz machnąć jedną nogą, ale wybić piłkę drugą nogą. To jest ta trudność w half hopie. Po wybiciu piłki zrób potem zwykłego hopa. Kolejną rzeczą jest zagranie, które mało kto stosuje. A szkoda, bo nie jest to takie trudne, a moim zdaniem jest to bardzo efektowne. Dwa krosy na dwie nogi. Świetne w swojej prostocie. Wyskoczcie i zróbcie crossovera najpierw prawą nogą, później momentalnie w NT zróbcie crossovera lewą nogą. Podnosimy poprzeczkę coraz wyżej. Kombinacja numer 4 to dwukołowiec rozłożony na obie nogi z amatwem lub atatwem. Czyli najprostszym tego przykładem jest chtatw do amatw. Dla mnie chtatw do atatwa, ale no cóż. Jest to połączenie, które rozwinie wam styl R. Starajcie się rozwijać właśnie takiego typu połączenia. A jeśli chcecie coś jeszcze trudniejszego, to możecie spróbować takich dwukołowców jak hiatw oraz chmatw. Oj, to są łamacze nóg. Teraz czas na trudniejszą wersję. Ponownie Two Revolution do Amatwa lub Atatwa, ale tym razem będzie to dwukołowiec na jedną nogę. Trudność polega na tym, że Amatwa lub Atatwa musisz zrobić na słabszą nogę. Chyba, że zrobisz to w taki sposób, że robisz tego dwukołowca na słabszą nogę, to wtedy Amatwa lub Atatwa robisz na lepszą nogę. Takie połączenie bez wątpienia rozwinie twoje wariety na obie nogi. Do dzieła! No i na koniec coś niekonwencjonalnego, hop out do tatwa lub matwa. Jest to takie dosyć niespodziewane zagranie. Kluczem jest tutaj hop out, który jest, no, nietypowym trikiem dla wielu freestylerów. Dobra, to było 6 sposobów na dwutrikowe kombo dla średnio zaawansowanych. Jeżeli potrafisz zrobić je wszystkie, to możesz pochwalić się na naszej grupie facebookowej hashtag JE. Link do tej grupy jest w opisie. Sprawdź koniecznie, tam jest dużo innych freestylerów, całe nasze community. Możesz poznać naprawdę fajnych grajków, może kogoś z twojej okolicy. Przypominamy o tych koszulkach, bluzach. Są w naszym sklepie, link jest w opisie. Tak jest. No i jeśli chcecie podbić te wszystkie triki, zostać freestylerem, umieć... Sztuczki piłkarskie. Nie sztuczki piłkarskie, nie. Sztuczki freestyle'owe, zostańmy przy tym. To pamiętajcie. Po prostu. Trenujcie. El. Trenujcie El.
Czekajcie, jeszcze zostańcie. Na koniec, jako że jutro jest 1 września, czyli Światowy Dzień Freestyle Football, chcę was serdecznie zaprosić na grube wydarzenie, które odbędzie się w Łodzi. Mekka Streets, czyli łódzka grupa freestyle'owa, organizuje imprezę o nazwie Hokus Pokus. Od godziny 13.00 zbiorą się tam wszyscy freestylerzy z okolicy, a w programie pokazy freestylu, czyli zobaczysz, do czego służy piłka, warsztaty trików, więc jeśli chcesz się nauczyć trików freestyle'owych, to koniecznie wpadaj, wspólne granie z graczami z czołówki polskiej oraz międzynarodowej i wisienką na torcie będzie losowanie piłki meczowej z Adidasa dla jednego szczęśliwca z meetingu. Oj, ciekawe, kto to będzie. Oczywiście ja również tam będę, wpadaj koniecznie. Widzimy się 1 września, Światowy Dzień Freestylu, godzina 13.00. Po prostu trenujcie. Cześć, Eldo, hej, do jutra. Trenujcie, Eldo, wkrótce poradnik. Jak tylko się nauczymy, chmatwa nas łapczą. Ale zajebicie wygląda, to podoba mi się. Wy też możecie tak zajebiście wyglądać, jak lipa. Tak jest, zobaczcie. Sam tyl.